Beata Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Dodatkowe pieniądze na zakup środków ochrony osobistej dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz sprzętu dla szpitali wojewódzkich. To najważniejsze decyzje, które zapadły na kolejnym posiedzeniu Komitetu Sterującego. Została podjęta decyzja o zwiększeniu środków ponad 2 miliony złotych na zakup środków indywidualnej ochrony, na zakupy, które realizuje Szpital Uniwersytecki dla wszystkich podmiotów leczniczych w naszym województwie, ale również została podjęta decyzja o przekazaniu środków ponad 18 milionów złotych dla wszystkich powiatowych oraz miejskich szpitali. Wszystkie podmioty wojewódzkie, które są w nadzorze samorządu województwa małopolskiego, otrzymają wsparcie. Jak dotąd na walkę z epidemią w województwie małopolskim przeznaczono kwotę ponad 325 milionów złotych, w tym ponad 100 milionów na zabezpieczenie podstawowych potrzeb szpitali i wyposażenie ich w niezbędny do ratowania życia i zdrowia sprzęt zabezpieczający ratowników, lekarzy i pielęgniarki. Warto wspomnieć, że w trakcie ostatniego posiedzenia mowa była też o rozdysponowaniu karetek pogotowia. Pierwsza z nich trafi do użytku już w połowie maja. Małopolska tarcza antykryzysowa jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do tej pory raz w miesiącu sala obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego była wypełniona przez radnych. Teraz z powodu epidemii koronawirusa ławy musiały pozostać puste, a posiedzenie odbyło się zdalnie. Radni otrzymali indywidualne loginy i hasła do systemu, dzięki któremu łączyli się za pomocą internetu. Na sali obrad obecni byli jedynie przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Jan Tadeusz Duda oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Przekazaliśmy bardzo kompleksową informację dla wszystkich radnych wojewódzkich dotyczącą tych wszystkich działań, które podejmowaliśmy od momentu, kiedy pojawił się pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19. Wszystkie nasze działania są podporządkowane wspieraniu służby zdrowia, która w pierwszej kolejności stara się wygasić tą epidemię, ale również wszystkie pozostałe służby, które w wygaszeniu tej epidemii biorą udział. W trakcie tej sesji zapadły też ważne decyzje w związku z walką z COVID-19. Bardzo ważne zmiany w budżecie, które umożliwią transfery środków finansowych, szczególnie inwestycyjnych, do naszych szpitali wojewódzkich. Dzisiaj poprzez te zmiany będziemy mogli uruchamiać już bezpośrednie wsparcie tymi środkami. W trakcie trwania 3-godzinnej sesji wszyscy radni byli obecni, a nowe zdalne warunki nie przeszkodziły w ożywionych dyskusjach. Dodajmy, że w kwietniu odbędzie się jeszcze jedno planowe posiedzenie Sejmiku Województwa Małopolskiego. Prawdopodobnie również ono będzie miało charakter zdalny. Dbałość o dziedzictwo kulturowe to jedno z najważniejszych zadań Małopolskiego Centrum Kultury SOKU. Jednak podobnie jak wszystkie inne instytucje kultury, tak i centrum musiało ograniczyć się do funkcjonowania w sieci. Teraz sądecki SOKU planuje rozszerzyć tę działalność, przygotowując wystawy sztuk plastycznych online. Wystawy będą obecne na naszym portalu internetowym, też na naszych profilach facebookowych. To są wystawy sztuki współczesnej, które normalnie odbyłyby się. Prezentujemy też na naszej stronie wszystkie wydawnictwa, które ukazywały się w ramach działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKU w Nowym Sączu. Każdego, kto chciałby lepiej zgłębić kulturę regionu, nie wychodząc z domu, zapraszamy na stronę internetową www.mcksokol.pl. Mimo panującej sytuacji związanej z koronawirusem, wciąż trwają obchody roku świętego Jana Pawła II. Wiąże się on z upamiętnieniem setnej rocznicy urodzin papieża Polaka. Do duchowego przeżycia wydarzenia zaprasza również Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Jan Paweł II uczył nas zawsze tego, aby się nigdy nie poddawać. I my jako Instytut Dialogu Międzykulturowego właśnie staramy się to robić. Codziennie dla Was, kochani, publikujemy bardzo różne, ciekawe informacje, materiały. Możecie z nich korzystać, wchodząc na naszą stronę internetową czy profil na Facebooku. Na stronie internetowej Instytutu możemy znaleźć odpowiedź, dlaczego warto w dobie koronawirusa zgłębić nauczanie świętego Jana Pawła II. Chcemy tą akcją
w taki bardzo prosty, banalny sposób podziękować Janowi Pawłowi II za jego pontyfikat, za całe dobro, za jego miłość. Proszę, dołączcie. Zachęcamy do udziału w tej akcji, jak też do bieżącego przeglądania materiałów Instytutu. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.